Słuchajcie, przed nagrywką chciałem sobie pozbierać troszeczkę materiałów, poszukać może jakiegoś pterka do oswojenia czy coś. Skraszowało mi komputer. No i zobaczcie, mam informację, że umarłem, ale mogę zrobić nową postać. Usunęło mi postać z jakiegoś powodu. Mogę jeszcze sprawdzić na Extinction, czy przypadkiem jej tam nie ma, bo tam byłem na ostatniej mapie, ale... mamy problem. Ja nie wiem, co ja teraz mam zrobić. Backupu żadnego nie mam od aberracji. Więc strasznie dużo byśmy stracili. No dupa. Straciłem, kurde, postać, nie? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie. Postać udało mi się odzyskać. Wgrałem sobie backup z aberracji, po czym musiałem zabić Rockwella znowu, bo miałem backup przed walką z bossem. No i przeniosłem sobie postać tu na Fjordur. Na mapkach nic nie straciłem, na Extinction też prawdopodobnie bazę będę miał. Po prostu postać zniknęła, no ale postać odzyskaliśmy. A, jeszcze tylko punkty muszę rozdać. No tak. Jeszcze muszę tylko punkty rozdać. Wypiłem mózgotrzep, bo myślałem, że coś mi się zbugowało i nie dostałem wszystkich engramów tekowych po zabiciu Rockwella. Ale dostałem wszystko już. Ogarnąłem to jakoś. Możemy przejść tutaj do roboty na Fjordurze. Chciałbym oswoić, czekajcie. Samca. Pterka, to na pewno. Tego alozaura będziemy musieli zabić. No ale jak sami możecie zobaczyć, ja nie mam kompletnie nic. No bo ekwipunek straciłem, ja dokładnie nie wiedziałem, co ja miałem. No i ja sobie po prostu tego... O kurde. No i ja sobie po prostu tego nie dałem, nie? No i kurde, patrzcie, jak próbowałem go z łuku kiedyś zabić... to mi kurde tu wylazł na górę, nie? A teraz zobaczcie, jak se stoi. No i tak to właśnie jest. A da się z tej beczki takiej dwa razy uderzyć jakby? W sumie spoko by było. O, tu są w ogóle skrzyneczki przy tym statku. Może zdobędziemy sobie narzędzia, żebyśmy nie musieli od nowa robić. Będzie w sumie spoko. Czy ten Triceratops wygra tę walkę? Raczej nie, pomóżmy mu. W ogonek. Aż kurde, nie trafiłem. A, dobra, i on. No nie, no super po prostu, kurde, super. On się uleczył na tym tricku przecież. O mój Boże. No tak to jest, jak się ma, kurde, tylko przeklętego pterka do walki, no. Tak to, kurde, właśnie jest, jak się ma tylko pterka do walki. God damn it. Nie chce mi się go zabijać. Naprawdę mi się, kurde, tak nie chce tego głupiego alozaura zabijać. Bez sensu, że się nie da dwa razy tą beczką uderzyć, nie? Spierdzielaj, dziadu. Jeszcze tyle energii to zużywa, że to jest tragedia jakaś. No dobra, on się znowu uleczy. Nie no, ten alozaur będzie miał cały czas full HP. Dobra, pierdziele, ja tego gościa nie zabijam. No no i co? I miałem sobie pozbijać skrzynki, żeby sobie zrobić narzędzia. To sobie, kurde, zrobiłem narzędzia, żeby sobie pozbijać skrzynki, nie? Głupi pterek. Niedobry pterek.
No dobra, sprawdźmy te skrzyneczki w takim razie. Co z czego wypadnie? No ja bym chciał kusze, jakieś takie rzeczy, nie? Żebym nie musiał robić. Tylko nie jestem pewny, czy kilofem, czy siekierą. Ale ja to pozbijam siekierą może. 3 metalowe toporek, aha. Kusza jest. O, no i pięknie. Kusza, pika, kilo będę miał zapasowe. Tutaj leci złom. Tutaj trochę mięsa złomu. Coś jeszcze przy tych statkach jest? Pod wodą też mogliby jakieś skrzynie zrobić, nie? No dobra. Idę, słuchajcie, przygotować sobie pancerz jakiś, może strzały jakieś usypiające albo coś, no bo to przecież będzie mi też potrzebne. No i polecimy poszukać pterka, może argentę, może jakiegoś ankylo, deedicurusa, takie wszystkie podstawowe rzeczy. No i przede wszystkim może jakieś miejsce na bazę, nie? Żebyśmy się już mogli powolutku przenosić. Dobra, słuchajcie, w pierwszej kolejności muszę sobie ogarnąć coś do zbierania berek. Oczywiście po drodze będę się rozglądał gdzieś tutaj za pterkami, oczywiście, nie? No ale żeby zrobić strzałki, musimy mieć sporo berek. Mięsko zepsute jako tako mi zostało w moździerzu, no ale berek w ogóle nie mam. Przydałby się moszczops, bo moszczopsa się najszybciej oswaja. No i w miarę gdzieś tam te berki może pozbierać zawsze, nie? Od biedy mógłbym jakiegoś parasaura oswoić, no ale to wszystko trwa, nie? A, i boli se żadnej nie zrobiłem, no to kurde super. A, zresztą ja i tak nie mam żadnej strzały usypiającej, nawet żeby parasaura oswoić. Ej, czekajcie, tu są dwa moszczopsy. Z tego co wiem, to one chciały prastare mięso czy coś takiego, ale może się zmieniło? Co ty chcesz? Synek, czemu się nie wyświetla, co on chce? No nie wyświetla się, co jest? I co, ja się mam domyślić, co ty chcesz, chłopie? Halo? Co to ma być? Moszops, no co jest z tobą? Ty, no to kurde niedobrze. Mam, słuchajcie, inny pomysł. Oswoimy sobie świnie. Poczekajcie. Świnie oswaja się miodkiem. A żeby zdobyć miodek, to powinny tutaj być takie specjalne kamyczki chyba. Dobra. Zobaczcie, tutaj jest taki kamyczek z miodkiem. Ten kamyczek trzeba siekierką pozbijać. Bo kilofem, o ile się nie mylę, daje mniej tego miodu. Co mi tu tupta? W sumie? Możemy sobie trochę tego miodu zjeść, bo jestem głodny. Teraz tak, że jak go będziemy wyrzucać, to warto sobie go podzielić. Bo inaczej wyrzucicie cały stack, jeśli macie oczywiście jakieś mody na staki, nie? No i tego, nie? Kurde. Trochę lipa. O ja pierdziu, co tam się dzieje? Ja nigdy w życiu nie oswoję świni tutaj przecież. Będę sobie trochę kryształu, wiecie? Zrobię sobie soul trapa i schowam sobie tego pterasa najwyżej. W sumie mógłbym upolować coś, zrobić sobie tutaj łóżeczko, żebym nie musiał latać daleko w razie śmierci. Wystarczy tyle. A do tego byśmy potrzebowali trochę skóry i włókna prawdopodobnie. Czekajcie. A, dobra. Moja świnka niestety umiera. O, mój pteranodon ją zabił. Ty, ale świnio... Miałeś se zjeść ciało. Ajajaj. No dobra, czyli już nie mamy kandydata do oswojenia. A tu gigełek, R gigełek. O mój Boże, jak ja mam to oswoić tutaj? Gigu, chodź do wody, dziadu jeden. Dobra, ej nie, bo ja się zaraz zmęczę i tyle kurde z tego będzie. Odpoczywam tutaj. W sumie to moglibyśmy utopić tego gigeła, nie? Bo ile on bije? Ile ja mam HP? 1600, no on mnie na hita nie ściągnie raczej. Ale na dwa już tak. No i utop się. No i utop się, dziadu jeden. Teraz uciekamy, nie? I teraz sprawdzę, co się z nim dzieje. No se chłop stoi w wodzie, no. No, nogi moczy. No to niech se stoi i moczy nogi, no. Ja mu tam nie przeszkadzam. Karbonemys, nie czekajcie. Tutaj gdzieś widziałem świnie na setnym. No ale kurde, tutaj ten Rex chodzi, no i świnia na setnym już umiera, nie?
Chyba, że pomożemy trochę. Nie, nie ma szans. Ja pierdzielę, no i dlaczego ja mam kurde takiego pecha, nie? Dlaczego ja mam kurde takiego pecha? O, mężczyzna na 140 tu jest. Pterek. Można oswoić. Można. Tylko ja chciałem berki pozbierać, a nie mam czym. No i tak to właśnie wygląda, widzicie. A moszczopsy się zbagowały. No nie widać, co one chcą, no. Nie widać, co one chcą. Nie wiem, o co chodzi. Tinoberki jest napisane. Tinoberki? Raczej wątpię, nie? No nie da się w ogóle nic zrobić, nie? Nawet nie ma umieść odpowiednie jedzenie na pasku. Zbagowany moszczops. Co jest, kurde, grane? Ja pierdzielę. Na tego pterka to ja w zasadzie potrzebuję dwie strzały usypiające, nie? Więc w sumie dużo nie potrzebuję. Weźmiemy sobie prastare mięsko, ile mam. Weźmiemy sobie te dwie strzałki. Mam bole, zrobię bole. Nie mam boli, ale zrobię bole. I ten. Oswoimy tego pterka. Poszukamy wtedy świni. Pterek się gdzieś tam w międzyczasie będzie oswajał. Ej, patrzcie, gryf mi tu przyleciał. Ale jaja. Szczerze, ja nie jestem pewny, czy ja pokonam w ogóle gryfa. Chyba, że skuszy jakoś. Ma mało HP, nie? Kurde, o, trafiłem go, dobra, już myślałem. No i jedna bestia mniej, no. Jedna bestia mniej. Dobra, troszkę słomy. Dobra, mamy bole. Mam 9 usypiających strzałek, to jest niewiele, ale mam. Nie wiem, muszę coś, kurde, do zbierania berek znaleźć, bo przecież, no to tak nie może być, no, to tak nie może być. Gdzie ten pterek jest? O, sowa na 130, też, kurde, nieźle. Jest kobieta na 145. No ale halo, ja kobiety nie potrzebuję. No nie mówcie, że ten samiec zginął, no jak? O, tam jest. Kurde, strasznie dużo tu jest sów i świń. Musimy być mega ostrożni. Siądę sobie tutaj, odpocznę. On tu leci. Dobra. Ej, nice. Coś go przegoniło. Super. To jest na naszą korzyść. I zobaczcie, on tu ląduje, gdzie nic nie ma. Tam gdzieś jakieś świnie widziałem w oddali, ale nic mi raczej nie grozi tutaj. Kurde, prastarego mięsa sobie nie wziąłem żadnego. Kurde, i w głowę nie trafiłem. Ty, upolowałeś coś? Kurde. Dobra, zostań tu teraz. Skąd ja prastare mięso wezmę? Dobra, czy sowa jest jak Argenta i da mi trochę mięsa? Siekierką pozbijam. No i dupa. No 10 mięsa zeżre, no to będzie się milion lat oswajał. Kurde, skąd ja mam prastare mięso wziąć? Ja pierdzielę. Gdyby mi się udało tego Rexa tutaj zjeść, to bym miał, co zginął tutaj od świni, nie? No teraz to jest dupa, no tego Rexa nie zabiję, no, za dużo HP ma, nawet nie chce mi się do niego strzelać, ani pterkiem walczyć z nim, tym bardziej. Jeszcze kurde, wszystko ma takie ogromne levele, no jak ja mam to zabić? No ja nie mam czym tego zabić, no kurde, ludzie! Tego Rexa zabijemy. No nie, dobra. Chyba nie ma sensu. No nie, no bo on się tu będzie leczył zaś na wszystkim, nie? Zobaczcie, ile tu jest, kurde, tych dinozaurów wszystkich. No i co to da, że ja go uderzę, jak on się zaraz, kurde, na tym pterku pewnie uleczy, no.
Chodź za mną. Dobra, no może z brontozaurami nie wygra, nie? Może. Nie wygra z nim, dobra. Oskurujemy sobie go, jak tylko brontozaur wygra walkę. Wow, przestań żeż. Kurde. Kurde, świnia na 20. No lepszej chyba nie znajdziemy na razie. Dobra, czekajcie. A, ja kryształ miałem, żeby zrobić kapsułkę. I schowałem go do warsztatu, jak tam byłem w bazie. Dobra, nieważne. Najwyżej, kurde, wszystko stracę, zakończę odcinek i tyle z tego będzie, nie? Rzucamy mu miodek. Widzicie? On się teraz rzuca na to. Siadamy i wciskamy strzałeczkę. Aha, dobra, no i zaraz mnie zrzuci, nie? Co to tak szybko się zmienia, te strzałki? Nie, tak się trzyma te strzałeczki. I on może zrzucić, nie? To jest, kurde, takie trochę dziwne wszystko. O, dobra, udało się go oswoić. Ale to jest takie, kurde, wszystko troszeczkę dziwne. Bo te strzałki się... I zrzucił mnie. O co chodzi z tą świnią głupią? Ona się rozpędza tak jak ten, jak nosorożec chyba. No tak mam wrażenie, że szybciej biega. Aczkolwiek nie ma takiego buffa jakby, jak nosorożec ma, nie? O, i rozwala wszystko po drodze, super. Synek, na 135. Dobra, czekajcie, są trapy. Okej. Okay. Może tego pterka mojego też schowam. Na takim, na 135 gościu trochę lepiej to będzie można wytłumaczyć i ogarnąć, jak się to robi. Czy mamy strzałeczkę? No i zobaczcie, to się od razu zmienia i się robi czerwone, nie? A jak się robi czerwone, to znaczy, że coś idzie nie tak, nie? Ta efektywność nie spada. Bo na to zwracam uwagę. Aczkolwiek on nas może w każdym momencie zrzucić. I wydaje mi się, słuchajcie, że to nie jest zależne od tego, jak strzałki klikamy, tylko po prostu od szczęścia, nie? On macha, kurde, nogami, podrzuca mnie i albo mnie zrzuci, albo nie. Tak mi się wydaje, słuchajcie. O, widzieliście? I kopnął teraz nogami. Prawdopodobnie mógł mnie zrzucić, ale nie zrobił tego, nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie. O, i zrzucił mnie i teraz, kurde, musimy uciekać, bo on mnie będzie bił. I jak straci agro, to możemy mu nowy miodek rzucić. Czekajcie, ja sobie go podświetlę w ten sposób. Dobra, on jest tu. Tylko czy on jest zagrowany na mnie? On prawdopodobnie jest zagrowany na mnie, tylko nie może wyjść na skałkę. Czy on się podda, czy on cały czas będzie na mnie zagrowany? Jak to wygląda w ogóle? Dobra, póki on jest na dole, to ja biegnę tak. Biegnę tak, no i jak on jest na dole, to ja biorę, idę też na dół, może się napiję wody, bo mi się pić chce. I kurde, zginę, nie? I kurde, zginę. Dobra. No on mnie pewnie zrzuci i ja pewnie, kurde, znowu zginę, nie? Najgorsze jest w tym wszystkim to, że... Aha. Że jak on mnie zrzuca, on daje tego debuffa takiego dziwnego i ja jestem spowolniony bardzo, nie? O, właśnie. No i rip. Dobra, może nie zginiemy? Albo? Może jednak? Kurde, to oswajanie tej świni to jest naprawdę, kurde, dziwne. Ej, ona tu, kurde, leci! O ja pierdziele, i ona jest szybsza ode mnie.
Albo nie. Nie jest. Dobra, co ja mam kurde teraz zrobić? Niech mi ktoś szybko wytłumaczy, nie? Jak mam stracić agro? Dobra, tu mnie nie zabije, nie? Nie mam jedzenia. Nie mam się czym leczyć za bardzo. Już kurde jestem poobijany do zera praktycznie. I ona raczej agro nie straci, jak ja tutaj stoję. No chyba, że się znudzi za chwilę, ale wątpię. Jaka jest szansa, że ona się znudzi? Ty, poleciała gdzieś. Może się znudzi? Nie. Ona może zaraz stracić oswajanie. Zrezygnowała chyba. I właśnie, bo... No nie, rzuciła się. Rzucę jej miód. Kurde, ona się przez chwilę... Przez chwilę się przestała agrować. Może się to uda? Zjedzmy tego miodu trochę. Podziel na jeden. A wyrzućmy więcej tych miodków. Kurde, ona się zablokowała, czy co? No i rzuciła się od razu. Dobra, czekajcie. Odejdę kawałek. O, kurde, spadłem na dół, naprawdę? Poczekam tutaj. Może wyjdzie z tego, nie? No chociaż może być problem. No on się chyba tam zablokował na dobre. Ja pierdziele, naprawdę. Nie chcę go odciągać, bo zaś będzie na mnie zagrowany, nie? Mam mało HP, ja nie jestem pewny w sumie czy ten, czy Spyglass mnie nie oszukuje, nie? Czy on nie jest dalej na mnie zagrowany po prostu? Ale Spyglass pokazuje, że nie jest jakby, nie? Możemy spróbować podejść jakoś od tyłu i rzucić mu ten miodek, nie? No i co jest? Świnia? 208 poziom? Jaki powinien mieć ten poziom? Chyba taki, nie? Nieważne. Gościu, no proszę cię. Boże, no nie, no ja zginę znowu, żeby go uratować stąd, nie? Nie, dobra, oswajanie mu sobie spadło. W sumie zapomniałem o tym, że nie można go uderzyć. Dobra, walić to. Dajcie znać... O kurde. Dajcie znać, słuchajcie, czy chcecie zobaczyć, jak oswajam Argente, Ankylo, czy Doedicurusy, takie właśnie podstawowe dinozaury na początek gry, które są. Dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć na odcinku. Może byśmy mogli to nawet zrobić na jednym odcinku. No dzisiaj świnkę chciałem oswoić. Szkoda, że się nie udało z tą na dużym levelu, bo by było spoko, gdyby się nam udało. No ale zablokowała się na statku i kurde, nic się nie dało z nią zrobić. No trudno. No trudno, może następnym razem się uda. Na pewno jeszcze będziemy próbować. Chciałbym też nietoperza oswoić w najbliższym czasie. Jeśli to jest w ogóle możliwe. Więc zaczniemy sobie, słuchajcie, zbierać już krew. Zrobimy sobie zestaw do poboru krwi. To jest zestaw do poboru krwi. I trzeba krew zbierać. Nie jestem pewny, czy ta krew się psuje, czy nie, więc w sumie spoko by było mieć też fabrykator, lodówkę i tak dalej. Możecie mi dać znać, czy chcecie zobaczyć, że jak wszystko to przygotowuję na odcinkach? Możecie dać znać, czy chcecie to zobaczyć na odcinkach? Czy mam sobie to przygotować gdzieś tam w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, kraftować, oswajać jakieś takie podstawowe dinki, nie? Dajcie znać, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!